lęk wysokości, a my właśnie siedzimy w Diabelskim Młynie na rynku w Katowicach. O proszę, jak jesteśmy wysoko, boję się nawet wystawiać telefon, żeby mi nie wypadł. I siedzimy na samej górze, bo na dole wsiadają ludzie. A ja mam lęk wysokości, więc tylko się modlę, żeby mi telefon nie wypadł. I po prostu jest. Nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół, nie patrz w dół. Ale to skrzypi i staram się myśleć pozytywnie. Ewentualnie zginę za 20 zł. Ponieważ zbliża się jesień i Zosia z wielu rzeczy wyrosła, to pokażę Wam, co dzisiaj kupiliśmy jej w H&M-ie, tak z myślą już o jesieni i o większych rozmiarach. Na początek takie baletki. Mieliśmy już takie srebrne w mniejszym rozmiarze. Zosi się bardzo fajnie w nich chodziło. Na początku kupowaliśmy je do stroju aniołka na jasełka, a potem Zosia chodziła w nich po domu jako kapcie. One są szmaciane i mają tutaj taką podeszwę jakby z nubuka, coś takiego. Są bardzo leciutkie, mięciutkie i Zosia właśnie uważa te elzowe buciki. A tutaj mamy jeszcze, wzięłam złote. Jejku, ja nie znam tej bajki, ale może znacie. W każdym razie wzięłam dwie pary, bo potrzebujemy kapcie i do domu, i do babci, więc zobaczymy, które pojadą gdzie. Wzięliśmy już większy rozmiar. Zosia niby teraz ma 25, ale wzięliśmy tutaj 26x7, bo chyba nie było mniejszych, potem było dużo mniejsze. W każdym razie, nie wiem, jak chodzicie na jakieś tańce, to myślę, że to też będzie spoko opcja. I ile one kosztują? Nie są jakieś mega drogie? Są drogie, ja myślałam, że są tańsze, no spoko. 45 zł, ale Zosi się bardzo podobały, tylko te mniejsze, raz, że zrobiły się za małe, a dwa, że troszkę nam potem tu wyleciała dziura na palcu. Mamy taką oto sukieneczkę, ona jest takie bardzo drobniutkie kwiatki z długim rękawem i tutaj już wybierałam większy rozmiar, czyli 110 szukałam. Ile? 27 zł, także spoko cena. I w takie drobniutkie kwiatuszki, bo jak właśnie ostatnio z Zosi przymierzyłam, to większość sukienek z długim rękawem była jej taka, wiecie, jak tunika, a nie jak sukienka. I jak już jesteśmy przy sukienkach, to kupiliśmy też rajstopy, dlatego że kryzys rajstopowy też mamy, bo Zosia ostatnio urosła. Jak ją mierzyliśmy, to ona ma nieco ponad metr, ale już rzeczy na 104 są przymałe, więc tu już wziąłam 110 na 116 i one są takie ciut grubsze, ale jakby się zrobiło chłodno, to myślę, że będą spoko. I tutaj 2-3 paki, to są zestawy 3 bluzki i 3 getry, ale jak widzicie, można to fajnie połączyć w komplety, więc wzięliśmy i góry, i doły, długie rękawy i długie getry, bo mamy kryzys, że większość jest za krótka. Nie są te getry ocieplane, są jeszcze takie cieniutkie, więc potem jak się zrobi chłodniej, to ja pewnie będę jeszcze szukała czegoś z misiem, ale dzisiaj w H&M-ie z misiem były tylko jedne w panterkę i miały brzydki kolor, więc mi się nie podobały. Więc tak, 3 pak getrów 100 zł. I tutaj mamy pierwsze różowe z króliczkami, drugie, jak widzicie, całe w kwiatki i trzecie całe granatowe, co jest bardzo spoko, bo no, na przykład widzieliśmy jeden trzypak bluzek, gdzie była biała bluzka i to jest mega niepraktyczne. I bluzeczki dokładnie takie same, czyli mamy króliczki, mamy całe w kwiatuszki i mamy granatową. Dajcie mi metkę i to też mamy. Aha, tu jest 98 na 104? Myślałam, że większe wziąłam. No dobra. Okej. To matka coś pochrzaniła z rozmiarami, bo byłam przekonana, że biorę 104 na 110. Ale spoko. Ale myślę, że nie będą za małe. A jeśli chodzi o spodenki, to jest na pewno 110. To musiałam się pomylić. Patrzcie, byłam przekonana, że biorę to w tym samym rozmiarze. No cóż. Cześć kochani, witajcie. Dawno nie nagrywałam dla Was z samochodu. Dzisiaj jadę sobie przez centrum Katowic, bo właśnie byłam u pani księgowej zostawić faktury. Nie wiem, te miesiące, z miesiąca na miesiąc tak szybko czas leci, że mam wrażenie, że ja co chwilę tu przyjeżdżam z fakturami, a to już jest kolejny miesiąc. Ledwo co byłam miesiąc temu, już muszę przyjeżdżać znowu. Po prostu to są aspekty prowadzenia firmy, których nie lubię, dlatego że czas po prostu tak pędzi, że ledwo co się odkopię z jakichś obowiązków i dokumentów i już trzeba to robić znowu. No ale cóż, takie jest życie. Teraz wracam sobie do domu. Zastanawiałam się, czy nie usiąść sobie na śniadanie jakieś w rynku, ale zapomniałam zabrać laptopa, a
chciałam trochę popracować, więc tylko kupiłam sobie kanapki, żeby nie musieć w domu szykować. Zrobię sobie tylko coś do picia i będę działać, bo dzisiaj jest wielki dzień. Pewnie oglądacie tego vloga ze sporym opóźnieniem, bo ja niestety mam zaległości w montowaniu, ale jeżeli obserwujecie mnie na Insta, bo tam jestem na bieżąco, to wiecie, że dzisiaj jest 14 września i dzisiaj 14 o 14 będzie premiera męskiej kolekcji bransoletek Antu, kolekcji Zodiak. A jeśli nie wiecie, to teraz wam mówię, bo ta kolekcja będzie dalej w sprzedaży. I jeśli chodzi o premierę, to będzie to idealny prezent na przykład na Dzień Chłopaka, dlatego chciałam tą premierę zrobić jak najszybciej, żeby jeszcze te pierwsze zamówienia zdążyły dotrzeć do was przed Dniem Chłopaka. Są to bransoletki z lawy wulkanicznej z kamieniami naturalnymi dedykowanymi dla znaków zodiaku. Bransoletek w ofercie jest tyle co znaków zodiaku, czyli 12, chociaż niektóre modele się powtarzają, bo niektóre znaki mają ten sam kamień znaku, więc jest to ta sama bransoletka, tylko z różnymi kartkami z opisem dla odpowiedniego znaku. I tak na przykład jaspis jest kamieniem znaku dla barana, dla skorpiona i dla koziorożca. I jest to ta sama bransoletka, tylko w sklepie macie ją jako osobne produkty, bo wtedy jest odpowiednia karteczka, żeby każdy obdarowany mężczyzna dostał kartkę ze swoim znakiem zodiaku. I są tam wypisane właśnie właściwości jaspisu. Także ogólnie bransoletek jako modeli jest, o ile dobrze pamiętam, 8. Są bardzo ładne i eleganckie, no i można wybierać albo co się komu podoba. I tak na przykład wybrał sobie mój mąż, on sobie wybrał bransoletkę z lapisem lazuli, który jest piękny, granatowy, bardzo elegancki, bo on lubi niebieski kolor, a lapis lazuli jest dla strzelca, a mój mąż nie jest strzelcem, tylko jest pod znaku ryb. Także ja mu dałam do wyboru, którą by chciał, która mu się podoba, żeby też był zadowolony z tego, jak będzie nosił. Oczywiście te pozytywne wibracje tego kamienia też na niego oddziałują, ale może troszkę słabiej, dlatego że nie jest to jego kamień znaku, ale ogólnie zasady wybierania kamieni, z którymi się pracuje, które mają nas chronić, są właśnie też takie, że albo możemy właśnie wybierać dla znaku zodiaku, albo kupując kamień dla siebie, powinniśmy wybierać to, co z nami rezonuje, to, co nam się podoba, to, co dobrze czujemy, na przykład jeżeli mamy możliwość dotknąć dany kamień, jak go kupujemy w sklepie, to też jest jedna z metod wyboru, dlatego nie należy z tym walczyć. Jeżeli na przykład, tutaj jak Krzysiek powiedział, że podoba mu się ten niebieski, to dostał niebieski, żeby były jego pozytywne działania na nas, to należy też go mieć na sobie. Ja na przykład dzisiaj mam kolczyki. Kolczyki też znajdziecie w Antu, to są kolczyki z Antu. I mam bransoletkę i też nie jest to dla mojego znaku zodiaku, bo ta bransoletka na przykład jest bransoletką dla wagi zodiakalnej. Ale mi się podoba, pasuje mi do kolczyków. Tutaj mam naszyjnik taki stary z apartu z onyksem, więc te wszystkie czarne kamienie się uzupełniają, chociaż na szyi mam onyks. W tych kolczykach jest bodajże agat, o ile dobrze pamiętam. A w bransoletce jest czarny turmalin. Także są to trzy różne kamienie, wszystkie czarne i fajnie się to komponuje. Miałam wam jeszcze dwie rzeczy wczoraj opowiedzieć w samochodzie, ale już mi brakło czasu, więc teraz sobie tak przesiadłam na parę minut, bo za chwilę muszę jechać po Zosię do przedszkola znowu, bo mamy kolejny dzień. I postanowiłam, że opowiem wam dwie historię jeszcze. Pamiętacie, jak w jednym z poprzednich vlogów, postaram się go podlinkować tu u góry, wspominałam wam historię z Lidlem i historię z fakturą, z szynką, która była nabita na moją fakturę, a była pana przede mną i tak dalej, i że musiałam 3 razy jeździć do Lidla, żeby załatwić korektę tej faktury. No więc okazuje się, że teraz pani księgowa mnie zaczęła ścigać, że dalej coś jest nie tak z tą sprawą, więc po prostu sprawa wraca jak bumerang, masakra jakaś. No i jeśli chodzi o tą sprawę, to musiałam jechać jeszcze raz do Lidla, dlatego że okazało się, że wtedy jak załatwiłam tą sprawę, to dostałam do ręki tylko korektę faktury, a oryginał mi zabrano. Natomiast księgowa zwróciła mi uwagę, że nie mogę mieć korekty, jak nie mam oryginału, bo do czego ta korekta się odnosi. W związku z tym jeszcze musiałam jechać po duplikat oryginału tej pierwotnej faktury z tą szynką, więc bardzo długo ta sprawa się ciągnie. Mam nadzieję, że to już koniec. I w ogóle śmieszna sprawa, bo to była faktura, do której miałam korektę, nie miałam oryginału, a mam jeszcze jedną fakturę, do której mam oryginał, nie mam korekty. Także generalnie jest bardzo śmieszne. Jeżeli teraz się rusza obraz, to zaczęłam używać na nowo mojego gimbala. Wspominam wam gdzieś na Insta o tym. Przeprosiłam się z nimi teraz
testuję sterowanie gestem oraz śledzenie. I te ruchy, które widzicie kamery, to rusza gimbal, który mnie śledzi, jak się trochę poruszam. Właśnie jestem bardzo ciekawa, jak to nagranie będzie wyglądało, jak to wygląda w praktyce, bo ostatnio gdzieś trafiłam na recenzję gimbali OM6 z DJI-a. Ja mam OM5 i postanowiłam go wyjąć z szafy i się z nim przeprosić, bo od roku prawie go nie używałam. Jakoś tak wyszło, że ciągle zapominałam go użyć, zapominałam go wyjąć z szafki, albo na przykład jak już chciałam go użyć raz na nie wiem kiedy, to okazywało się, że jest rozładowany. Miałam z tym same problemy, więc po prostu zapominałam o nim i leżał sobie odłogiem. Jak już potrzebowałam, to używałam zwykłego statywu, który się nie rusza, a gimbal leżał. No, więc może czas go użyć albo ewentualnie sprzedać, ale myślę, że go może poużywam trochę, bo cały czas nagrywam telefonem. Zastanawiałam się też, czy jest sens sprzedać piątkę i kupić szóstkę, ale chyba nie ma sensu. No, więc to jest sprawa z czym? Z Lidlem. To Wam już opowiedziałam. Jeszcze jest jedna sprawa, ale wezmę sobie coś do picia. Zobaczymy, czy mnie gimbal będzie śledził dalej, bo muszę się przejść. Nie wiem, czy mnie widać, bo on jest trochę nisko ustawiony. Zaraz do Was wrócę. Dobra, wracam. Jestem pośledzona. No i wczoraj był wielki dzień po południu, już nie miałam trochę czasu nagrywać, ale wielki dzień był dlatego, że Zosia pierwszy raz była na nocowance u babci. Sama chciała. Nie było żadnej takiej większej potrzeby z naszej strony, znaczy w ogóle nie było potrzeby z naszej strony. To nie było tak, że mieliśmy jakieś wyjście i nie mogliśmy zabrać dziecka ze sobą albo coś takiego. Tylko Zosia wymyśliła, że chce jechać na nocowankę do babci. Była tym tematem bardzo podekscytowana od 2 dni. Podekscytowanie wynikało też z faktu, że mogła spakować swoją walizkę, a ona to bardzo lubi. W związku z tym spakowała walizkę, spakowała tam piżamki, majtki, ubrania na drugi dzień i tak dalej, zabawki, poduszki. Wszystko sobie spakowała i kazała się odwieźć do babci. Więc około 17:30-17:40 odwieźliśmy ją do babci. Tam zjadła sobie kolację, babcia ją wykąpała i tam spała. Noc przebiegła nadspodziewanie dobrze. Co prawda były tam jakieś manewry, kto gdzie śpi, na którym łóżku, kto kogo przytula, w którą stronę i tak dalej. Ale ogólnie dziewczyny dały radę. Bardzo się baliśmy. Mieliśmy to w zasadzie wkalkulowane, że gdzieś w okolicach godziny 23 albo pierwszej w nocy będzie płacz, ryk i że Zosia się rozmyśli z tego pomysłu i będzie chciała wrócić do domu albo będzie się chciała przytulać do mamy czy taty. Ale tak się nie stało. Chciała się przytulać, ale tak jakby babcia jej wystarczyła, więc przytulała się do babci. Bardzo jesteśmy z niej dumni. To był jej pomysł i ona chciała i konsekwentnie dobrnęła do końca tego pomysłu. Rano wstała zadowolona i wyspana. Zjadła śniadanie u babci i babcia ją odwiozła do przedszkola, także wszyscy są szczęśliwi i zadowoleni. Do tego stopnia, że Zosia od razu zapytała babcię, kiedy kolejna nocowanka. Także moja mama się zdeklarowała, że może 2 razy w miesiącu taka zabawa mieć miejsce. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Natomiast jestem pod wrażeniem, że moje dziecko, mając 3 lata i 4 miesiące, samo chciało jechać na nocowankę do babci i wytrwało w tym pomyśle, bo w domu czasami też tak jest, albo na przykład na wyjazdach mamy coś takiego, że Zosia jak widzi jakieś takie nowe hotelowe łóżeczko, to bardzo chce w nim spać i w dzień się tam już gramoli i układa i wieczorem też już, żeby ją przykryć tu kołderką, tu ona już będzie spać. Po czym jak przychodzi do faktycznego zaśnięcia, po czytaniu bajeczek, to robi awanturę, zwłaszcza pierwszej nocy i koniecznie chce spać z nami, więc obawialiśmy się, że może tak to wyglądać, że ona się tam wykąpie, przebierze w tą piżamę, poczytają bajeczki, a potem Zosia stwierdzi, że jednak nie. Także jestem bardzo dumna. No i myślę, że też dużo dało to, że to był jej pomysł, a my w trójkę, wszyscy dorośli, mieliśmy taką otwartą głowę na zasadzie, że okej, bawimy się, ale jak jej się odwiedzi, to możemy po nią przyjechać w każdej chwili. Nie było takiej presji, że ona tam musi zostać, że nas nie ma, że my wyjeżdżamy, czy to na jakieś wesele, czy w delegację, czy w podróż, czy gdziekolwiek, że po prostu nas nie ma i jesteśmy nieosiągalni i choćby nie wiadomo co, to musi dotrwać tam do rana, bo tak nie było. No i myślę, że to też odjęło nam dorosłym dużo stresu i że dziecko to wyczuwa i że ponieważ
to było wszystko tak na luzie, to się udało. Myślę, że też fajnie, że skoro ona chciała, to zrobiliśmy, tak? Dlatego, że mam nadzieję, że wszyscy sobie to przećwiczyliśmy i że jakby była taka potrzeba, że ona musiałaby z jakiegokolwiek powodu nocować u babci, to już nie będzie takiego stresu, wszyscy już mają to przećwiczone, wiemy, że się uda, wiemy jak, co i gdzie, głównie babcia ma przećwiczone. No i w związku z tym też będzie łatwiej. Także nie wiem, czy macie dzieci w podobnym wieku i czy coś takiego ćwiczyliście, ale jeśli nie, to polecam. Myślę, że dla dzieciaków to jest fajna frajda. W ogóle Zosia, wiecie, ja mogłam ją spakować do reklamówki, czy do plecaka, czy do torby, do czegokolwiek, ale z tą walizką to była dodatkowa atrakcja i najpierw było półtora dnia pakowania walizki w domu, a potem po południu się rozpakowała u babci, rano się spakowała z powrotem do babci, babcia mówi, że pilnowała bardzo wszystkich rzeczy, żeby wszystko tam wróciło na miejsce do tej walizki, więc ta walizka też była taką dodatkową atrakcją, że można się spakować, rozpakować i sama ciągnęła tą walizkę, więc no, była taka bardzo podekscytowana tą podróżą, chociaż podróż była 10 minut od domu, więc nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby dziecko miało frajdę. A jeszcze tak zmieniając temat na dzieci i przedszkole, to pokazywałam Wam niedawno, nie wiem, jeden, dwa vlogi temu, że kupiłam Zosi kapcie w smyku takie z psim patrolem ze Sky is Liberty i nie polecam, bo już się zaczęły rozklejać po, nie wiem, 2-3 tygodniach noszenia oraz zaczęła jej się odklejać i rolować wkładka w środku, taka ta materiałowa, co jest. I bardzo, ale to bardzo jej się w tym pocą nogi. Zresztą rozmawiałam z Wami na ten temat też w komentarzach pod tamtym filmem. I wczoraj zamówiliśmy coś nowe kapcie, tym razem z Emela. Ja nigdy nie kupowałam Zosi kapci z Emela, bo nawet nie wiedziałam, że Emel robi kapcie. Do tej pory myśmy tkwili głównie w Befado. No i zamówiłam te Emele. Taki kształt wybrałam troszkę sandałkowy, żeby było tam jak najwięcej przewiewu. Oczywiście różowe, chyba kolor taki trochę jak moja bluzka, bo Zofia jest po prostu fanką różowego. Ja nie wiem skąd jej się to bierze, bo ja nie kupuję jakoś przesadnie dużo rzeczy różowych, a ona jakby mogła w tej chwili, to by najchętniej pomalowała i ściany, i łóżko, i wszystko na różowo. I że jeżeli jest rzecz, to ona na pewno jest piękniejsza w kolorze różowym. Ostatnio Zosia stwierdziła, że ja mam brzydkie auto, bo nie jest różowe i że mamy jej w przyszłości kupić auto, jak będzie dorosła. I to auto ma być koniecznie różowe. No, więc potem była dyskusja, że ja jednak wolę niebieski i bo ja mam niebieskie auto i że chyba mojego samochodu nie produkują w różowym kolorze. No. Także tak. No, ale te ML-e zamówiłam różowe. Bardzo jestem ciekawa, jak przyjdą. Już ktoś z Was mi w komentarzach właśnie pod tym poprzednim filmem pisał, że tam rzepy słabo trzymają. No, zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że będzie ok. No jak nie, to będziemy dalej szukać. Tym bardziej, że u Zosi w przedszkolu te kapcie mają ciężkie życie, bo że dzieci chodzą w kapcie, no to jest jedna kwestia, ale druga kwestia jest taka, że moje dziecko ma 3 razy w tygodniu piłkę nożną i myślę, że to też dobija obuwie. Fakt faktem, że dzieciaki grają tam piłką z gąbki. No, ale jednak grają. Właśnie wczoraj Zosia też grała z nami w nogę w domu i bardzo widać, że ćwiczy, że coś tam jest zrobione w tym przedszkolu, bo bardzo prosto kopie tą piłkę. Jak na 3-letnie dziecko, to myślę, że to jest spoko. Ja nie umiem tak prosto kopać piłki. Wie, jak tą nogę ułożyć, żeby prosto kopnąć. Tym bardziej, że te zajęcia są prowadzone przez pana trenera. To nie jest tak, że pani przedszkolanka przychodzi i mówi, gramy dzisiaj w nogę. Tylko jest pan trener, zawsze mają jakąś rozgrzewkę, widziałam tam jakieś podskoki, przekładanki, przewroty w przód, w tył i tak dalej. Właśnie ćwiczenie strzelania na bramkę. No i ostatnio chyba zaczęli grać mecze na zajęciach, bo Zosia zgłasza zażalenie, że nie stała na bramce i że jej marzeniem jest stać na bramce, bo 2 kolegów stało na bramce, a ona nie stała na bramce. I że ja mam jej załatwić z panem trenerem, żeby ona mogła stać na bramce. No, ale finalnie chyba potem na kolejnych zajęciach stała na bramce, bo powiedziała, że tak, że jest zadowolona, że pan ją wybrał i że stała na bramce.
Przyszły dla Zosie kapcie z MLK. Już Wam pokażę tutaj model. Tak one wyglądają. Model się nazywa 101-6. To jest nazwa modelu, jak szukałam w internecie. Patrząc na długość wkładki w centymetrach, wzięłam rozmiar 26, chociaż Zosia teraz nosi jeszcze głównie 25, ale ma takie 25 w kierunku 26 już bardziej. I jeszcze tutaj Wam wrzucę nagrania z wczoraj, jak mierzyła je i jak wyglądały na żywo. Bo dzisiaj już kapci nie ma, Zosia jest w nich w przedszkolu. Mam tutaj wielką torbę z Teddy'ego i pokażę Wam, co dzisiaj kupiłam, bo kupiłam dużo akcesorii do zdjęć, coś dla Zosi, coś dla siebie do firmy, także otwieramy. I tak się prezentują moje zakupy z Teddy'ego. Największy tu jest segregator, potrzebuję do firmy na różne dokumenty. Oprócz tego tak, tutaj mam akcesoria bożonarodzeniowe, szukałam rzeczy drobnych, dlatego że jak wiecie, no biżuteria Antu jest drobna i chciałam po prostu coś, co będzie pasowało do na przykład bransoletek na zdjęcia. W związku z tym mam tutaj jakieś śnieżynki, jakieś kuleczki, jakieś gwiazdeczki i one w ogóle nie są bombkami, tylko to są takie chyba do rozsypania, do dekoracji. I tutaj jakieś takie mini bombeczki. Oprócz tego mam jakieś dwie małe torebeczki prezentowe. Tutaj mam jakieś długopisy, ołówki i zeszyt. Tu są rzeczy dla Zosi. Pineczki, gwiazdeczki, takie już w kolorze świątecznym. Takie wielkie kokardy różowe. Z zeszłego roku mamy fioletowe i fajnie nam się sprawdziły właśnie na święta. A Zosia uwielbia różowe, więc raz je wzięłam różowe, tak na co dzień do noszenia. Te spinki dosyć dobrze trzymają, tylko ten brokat trochę się sypie. I fioletowe teraz też były, jeżeli szukacie. One nie są takie drogie, ile kosztowały? 5 zł. Także te fioletowe, co mamy z zeszłego roku, też są. I tutaj jakieś koraliki, to już tak dla Zosi, bo ona ma taki zestaw do robienia bransoletek z Psiego Patrolu, ale tam jej się pokończyły koraliki, a zostały gumki, więc chciałam jej dokupić jakieś takie koraliki do nawlekania, także to dla takich zabawowych celów, tak? I farbki też dla Zosi, dlatego że ostatnio malowała i mamy takie bardzo rzadkie farby plakatowe, które w ogóle bardzo śmierdzą, a mamy też palety do malowania i stwierdziliśmy, że tubki może byłyby lepsze, żeby je wyciskać z tubek. Także zobaczymy, jak te farby nam się sprawdzą. I tutaj dwa takie notesiki, one w ogóle są też na magnes, także możecie je sobie na lodówkę przyczepić i nawet nie były takie drogie, ile? 10 zł? Bo Zosia u mnie widziała taki notes z podkładką, ja miałam z Oshona taki dwa razy większy formatu A5, bo to jest 1/4 A4 i też chciałam mieć notes z podkładką, ale że ja nie byłam w Oshonie, nie udało mi się kupić drugiego takiego dla niej, a teraz się potknęłam wtedy, bo coś takiego to kupiłam, różowy będzie dla Zosi, a ten zielony ja sobie wezmę na listę zakupów na przykład, właśnie to chyba tak jest projektowane, żeby przyczepić na lodówkę. Ja nie lubię przyczepiać nic na lodówkę, ale będzie fajne na zakupy. Także takie oto miszmasz z Teddy'ego.